W najnowszym numerze tygodnika w sieci, a jeden z oficerów centralnego biura antykorupcyjnego wprowadza w nas w świat łapówek, w świat polskiej korupcji, a w świat, w którym ręka rękę myje, a jeden drugiemu pomaga. Jakie są najnowsze trendy w łapówkarskim świecie? Co dziś jest modne? Co się daje? Czy reklamówka pełna pieniędzy pozwoli na załatwienie kontraktu? A może udział w radzie nadzorczej, kiedy skończy się już swoją kadencję. Sprawa Józefa Piniora boleśnie przypomniała nam o problemie polskim: o problemie a, tym, czym jest dzisiaj korupcja. Ta hydra, która ciągle zmienia swoje postaci, której ciągle odrastają kolejne głowy, ma się niestety w Polsce świetnie. Hmm. Czy można na przykład za załatwienie kontraktu e, zrobić generalny remont domu, a może postawić nowy dom, najnowszy model samochodu za kilkaset tysięcy złotych, czy może tydzień w spa z zabiegami leczniczymi i operacją plastyczną na dodatek? O tym wszystkim piszemy w najnowszym tygodniku w sieci. Polecam tę rozmowę, Wojciech Biedryń.